Czołem. Wracamy dziś do wiedźmińskich klimatów i na ruszt wrzucamy fanowski film The Witcher First Hunt, który polecił mi Michał Golis w jednym z komentarzy pod recenzją scen walki z pół wieku poezji później. Ja nazywam się Kuba Potocki i lubię szukać dziury w nakurwianym mieczem. Ale zanim przejdziemy do mięska, muszę was uraczyć obrzydliwą reklamą, za którą tym razem nikt mi pod stołem nie zapłacił. Jeżeli lubicie grać w planszówki lub gry fabularne, to zapewne zainteresuje was przedsięwzięcie o nazwie Echo Światów. Mówiąc bardzo pobieżnie, jest to płyta z muzyką ambientową, dzięki której jeszcze bardziej wczujecie się w klimat podczas rozgrywki. Zresztą wsłuchajcie się w podkład muzyczny do dzisiejszego odcinka, no i sami ocencie, czy się wam podoba. Płytę będzie można zamówić na stronie whatthefrog.pl w zakładce sklep, do którego link umieszczę w opisie. Przystawka zaliczona, więc możemy przejść do dania głównego. Sulfur. Tylko ja mam wrażenie, że ten truposz zaraz wstanie. Tutaj od razu pierwsza uwaga. Jeżeli pojawia się niebezpieczeństwo, w szczególności w postaci jakiegoś nieznanego potwora, no to nigdy nie stajemy w tak otwartej postawie. W tym przypadku jest to tak zwana postawa długiego ogona ze szkoły włoskiej. No i z niej jesteśmy w stanie praktycznie wykonywać tylko ataki w dolne otwarcia. Czyli są to ataki mieczem, które idą z dołu do góry, no i są mierzone na wysokości biodra lub trochę wyżej, żeby przeciąć trzewia. Chodzi o to, że cięcia z dołu są o wiele słabsze od cięć górnych. No i lichtenauerowska szkoła z kolei, czyli niemiecka, której ja jestem zwolennikiem, kładzie nacisk, żeby zawsze to pierwsze uderzenie było jak najsilniejsze, a już przyjęcie samo tej postawy długiego ogona powoduje, że pozbawiamy siebie tego atutu, żeby tym pierwszym uderzeniem wygenerować jak największą siłę. Wszelkie postawy, w których mamy sztych skierowany w dół, do ziemi, no powodują, że one najlepiej się sprawdzają do prowokowania przeciwnika, ponieważ są to postawy bardzo otwarte, więc siłą rzeczy oddajemy mu inicjatywę i czekamy na jego atak. Ale jeżeli mimo wszystko zdecydujemy się na atak z takiej postawy dolnej, no to narażamy się na to, że przeciwnik skontruje nasz atak, ponieważ będzie miał zawsze przewagę siły i zasięgu. Oto, to. Sami widzicie, że Geralt nakurwia tego upiora z góry. No, problem w tym, że wykonuje wyskok, który tutaj jest zupełnie zbędny i niczemu dobremu nie służy. Skacząc w ten sposób, jesteśmy totalnie odsłonięci, zanim w ogóle będziemy w stanie wykończyć ten atak,
To raz. A dwa, przydałoby się wykształcić jakieś skrzydła, zapewne w wyniku wiedźmińskiej mutacji, dzięki którym moglibyśmy w razie potrzeby zmienić kierunek ataku. Gdyby na przykład przeciwnik zdecydował, że chce zejść z naszej linii natarcia. Jeżeli koniecznie chcemy zafundować przeciwnikowi tak zwane sromotne pierdnięcie, to zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej jest wykonać je z postawy tak zwanego dachu centralnego, gdy mamy ręce wysoko nad głową, no i wtedy wbiegamy w niego z uderzeniem i nie ma tego momentu, gdy jesteśmy oderwani od ziemi i nie możemy już zmienić swojej decyzji. Okej, idźmy dalej. Oho, zombiaki się budzą. Może zobaczymy trochę szermierki. No nie no, panie złoty. Podczas walki z kilkoma przeciwnikami nigdy nie pakujemy się pomiędzy nich. Ja wiem, że to tylko nieruchliwe zombiaki, które rozpadają się od byle pierdnięcia. No ale zapamiętajcie raz na zawsze, aby nigdy, przenigdy nie pozwolić przeciwnikom wskoczyć wam na plecy. Trzeba zawsze mieć wszystkich w polu widzenia, choćby widzieć ich kątem oka. Tak szczerze powiedziawszy, to o wiele więcej sensu miałoby najpierw użycie znaku na pierwszym zombim, potem załatwienie drugiego i powrót do pierwszego, żeby wykończyć go już praktycznie bezstresowo. A na końcu wiadomo, boss, ten upiór. No i wtedy ten piruet byłby zupełnie niepotrzebny. No ale wiadomo, widowisko musi być, nie? Popatrzcie jeszcze tutaj, jak Geralt ląduje przed tym drugim zombiakiem. Niby uderza mieczem, ale celuje gdzieś kompletnie w krzaczory. I to ten chybiony atak tak naprawdę zmusza go do ratowania się znakiem. No cóż mogę powiedzieć? Zazwyczaj tak właśnie kończy się skakanie jak jakaś małpa po drzewach. Nawet zdechły i gnijący przeciwnik jest wystarczająco szybki, żeby odsunąć się od takiego piruetu. No i to im akurat wyszło, no bo piruet w takiej formie zupełnie nie ma prawa działać. Lećmy dalej. Bo kurwa, co ja patrzę. Aż nie wiem, od czego zacząć. Po pierwsze, no, jak na żywego trupa, to ten zombiak jest dość szybki i sprawnie broni się dystansem. A skoro tak, no to boi się o życie. Drugie życie. Nieważne. W każdym razie, każdy normalny zombie dałby sobie ręce i nogi odrąbać, byle tylko wyżreć ludzki mózg. Mózg! Nie mózg. Mózg to mają właśnie zombie. Mózg chcą wyżreć. Załóżmy zatem, że to nie jest zombie, tylko całkiem żywy humanoid. I nawet jeżeli typ chciałby się bronić tym dystansem, no to powinien trzymać sztych przed sobą, żeby stwarzać zagrożenie dla wbiegającego wiedźmina. A ten tutaj macha łapskami jak jakiś strach na wróble, no. Może tak se pomachaj. Co do samego natarcia Geralta, no to po cholerę znowu pakuje tu piruet, niech ktoś mi to wyjaśni. No i to machnięcie przed piruetem w ogóle nie jest zmierzone w przeciwnika. Wystarczyłoby, że ten zombie, którego przed chwilą ożywiliśmy, trochę by no, był ogarnięty, poczekałby aż miecz przeleci gdzieś tam daleko od niego, wiedźmin się odwróci do niego plecami, no i można wiedźmina łupać albo w łeb, oberhałem, czyli uderzeniem górnym, albo wpakować mu sztych w nerkę. No tylko trzeba mieć tych, który zagraża przeciwnikowi, prawda? No bo inaczej jak? Kurde, jak mam tak ręce rozciągnięte, no to jak wpakuję ten sztych? Chyba się zesram prędzej. Oh, dramat. Popatrzcie zresztą, co mogłoby się stać, gdybyśmy tę sytuację odtworzyli z myślącym przeciwnikiem, który nie cofałby się jak potłuczony. O użyteczności i bezużyteczności piruetów nagram osobne wideo, no bo to, co widzieliście na tym nagraniu przed chwilą, jeszcze z mojej strony wymaga dopracowania. Ja piruetów nie lubię i nie wiem, no robiłem je tak na dobrą sprawę no pierwszy raz na potrzeby tego odcinka. No ja po prostu nie lubię tańczyć jak baletnica.
ale specjalnie dla Was i dla dobra nauki poświęcę się i nauczę się porządnie robić te piruety, żeby raz i na zawsze udowodnić Wam, że one w takiej formie nie mają prawa działać. Wracając do meritum, nasz strachliwy zombie zamiast łupnąć lub pchnąć Wiedźmina w plecy, woli pomachać witkami jak jakaś flaga na wietrze w Święto Niepodległości. No, po co? Gdybym to ja był nekromantą czy jakimś tam innym upiorem i moje zombiaki byłyby tak strachliwe, to samemu bym je dorżnął własnoręcznie. Są totalnie bezużyteczne sługusy. No ale muszę im przyznać, że jedyne co robią dobrze, to spierdalają w podskokach, bo ucieczka do tyłu przed nacierającym Wiedźminem, no to nie lada wyczyn. Szacun. No i o tym już chyba dwukrotnie przed chwilą wspomniałem, ale nawet wycofując się w ten sposób, trzymamy miecz cały czas przed sobą, żeby stwarzać dla goniącego nas przeciwnika zagrożenie. No wtedy będziemy mieli pewność, że nie wbiegnie w nas bezkarnie i nie rozrąbie nas jak klocek drewna, tylko no, będzie musiał w pierwszej kolejności pozbyć się tego zagrożenia w postaci naszego miecza, który jest skierowany w jego stronę. Ewentualnie, jeżeli nasz nieumarły przyjaciel okazałby się być dobrym szermierzem, no to mógłby spróbować wykonać technikę, która nazywa się Absetzen, przeciwko wszystkim pchnięciom Geralta, zarówno tym z prawej strony, jak i tym z lewej strony. Z góry czy z dołu, nie ma to znaczenia. No ale po tym, co za chwilę zobaczycie, sami dojdziecie do wniosku, że ten nasz Geralt jest chyba mocno wczorajszy. Zombiakowi jeszcze można wybaczyć te słabe umiejętności szermiercze, no w końcu bez mózgi zombie, no ale Geralta usprawiedliwia chyba tylko mocna libacja w Kermoren dzień wcześniej. Przyjrzyjcie się uważnie w zwolnionym tempie, gdzie mierzone jest to ostatnie pchnięcie. No, ono leci obok głowy przeciwnika. No i chyba zacznę liczyć, ile razy nasz skacowany Wiesiu chybia. Po tym chybionym pchnięciu, które mija głowę zombiaka jakieś 30 cm, Geralt nagle postanawia się odwrócić do niego plecami i wykonuje jakąś koślarową obronę, co ma oczy w dupie. To wygląda, jakby faktycznie chciał załatwić tego zombiaka pierdnięciem. No tylko niech następnym razem nadstawia dupę wyżej, żeby móc spierdzieć się zombiakowi w twarz, a nie na takiej wysokości, gdzie co? No, puści mokrego bąka z kleksem i zafajda mu co najwyżej buty. Pff, bez sensu. Hello. Jakby kleks poszedł w twarz, to by było coś, nie? Zombiak może lubi takie fetysze. Cholera go tam wie. No ale byłoby widowiskowo przynajmniej, nie? Drama, emocje. Te sprawy. Na koniec tego pożal się Boże pojedynku. Zombie podnosi mocno ręce do góry, robiąc taki turbo mega hiper zamach i daje się bezsensownie wykończyć cięciem w trzewia. No i po co mu było uciekać, skoro i tak dał się ukatrupić jak szmata? Pewnie za dużo grał w jakieś bijatyki na konsoli, no i gromadził siłę, żeby zrobić ostateczne uderzenie. No tak to wyglądało, sorry. Dobra, idźmy dalej. Może uda nam się w końcu zobaczyć coś fajnego. Tutaj mamy cały ciąg cyrkowych sztuczek i magii, więc to możemy sobie śmiało podarować. Tu nie ma za grosz jakiejkolwiek szermierki. Ciekawe rzeczy zaczynają się dopiero, gdy niespodziewanie drugi zombie wkracza do akcji. Tak na marginesie, to był chyba ten, który dostał znakiem w twarz. A może to był mokry bąk? Ciężko mi powiedzieć, nie pamiętam, czy Geralt tam był dupą odwrócony, czy robił jakiś gest, żeby wykonać Arda. Trzeba się przewinąć. W każdym razie obaj popełniają dwa kardynalne błędy. Geralt wiadomo, jest ślepy i wiedźmińskie zmysły nie pozwalają mu zauważyć zombiego, który wbiega zaraz za kadru obok. Na zombie zamiast tłuc Geralta, który i tak go nie widzi, podstawia miecz, żeby blokować atak Geralta w stronę upiora. Jaka w tym logika, powiedzcie mi? Żadna. No i tutaj dochodzi do związania, po którym zombie miota Geraltem jak jakimś workiem ziemniaków. Tu cię przerzucę, tam cię przerzucę, a może nie, tam, do rogu. Siedź pan, panie Wiedźmin, w tej komórce na ziemniaki i nie ruszaj się. No to dosłownie tak wygląda, bez sensu, nie? Nie? Czy tylko ja to widzę? To nie ma sensu. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że ręka nie jest na stałe przyspawana do ciała i de facto można nią ruszać. No i choćbym nie wiem, ile miał siły, czy ile taki zombie miałby siły, ale nie da się
w ten sposób przepchnąć przeciwnika mieczem. To jest niewykonalne. No przez to, że ręka się rusza i w nadgarstku, i w łokciu, i w barku. No jak? Wyjaśnijcie mi to. Jeżeli mi nie wierzycie, popatrzcie, jak to wygląda w realu. Poza tym, gdy dojdzie do sytuacji, w której nasza klinga znajduje się za klingą przeciwnika, to tnie się go przez łeb, a nie daje pomiarać jak jakąś szmatą. To jest wiedźmin na litość boską, a nie jakiś pachoł z lasu Gumisiów. Z całym szacunkiem dla Gumisiów i ich lasu. Powiem więcej, próbowaliśmy tę sytuację rozstrzygnąć na kilka sposobów, no i żaden z nich nie był korzystny dla zombiaka. Pewnie część z Was to wychwyciła, ale po tym nierealnym odepchnięciu Geralta zombie tam jeszcze wykonuje jedno cięcie w powietrze. No i pewnie myślicie sobie, że gdyby Geralt tak nie odskoczył, no to cięcie by go trafiło. Otóż muszę powiedzieć, że no nie, nie ma bata. Popatrzcie, jak łatwo jest w tej sytuacji wykończyć przeciwnika, nie narażając się zupełnie na jego kontrę. Zadowoleni? No to możemy iść dalej. Potem mamy jedno uderzenie na wysokości nóg, które samo w sobie jest błędem, o czym mówiłem już na początku odcinka, a następnie przechodzimy do takiego przejaskrawionego siłowania się, gdy spotykają się miecze, z którego no nigdy, ale to przenigdy nic konstruktywnego nie wynika. To są typowe przerywniki i zapychacze, które mają nadać scenie dramaturgii, ale zupełnie rozmijają się z rzeczywistością. Wiecie, gdzie można spotkać coś takiego? To chyba tylko w kendo. No i u osób, które kompletnie nie mają pojęcia o fechtunku. Przy okazji, kendo to sport, więc można im jeszcze wybaczyć. No ale żeby nie być zupełnie gołosłownym, tutaj macie kilka przykładów, jak powinno skończyć się takie starcie na bliskim dystansie. Zamiast tego Geralt znowu jest przerzucany z miejsca na miejsce, jak jakiś niepotrzebny rupieć w piwnicy. Potem mamy powielenie wcześniej omawianych błędów, czyli na początku otwarta postawa, idzie pchnięcie zombiego, które w ogóle nie trafia w Geralta, no ale Geralt z tej otwartej postawy wykonuje dolne parowanie, bo nic innego nie jest w stanie z niej wykonać. Mamy drugi błąd. Następnie Geralt wykonuje piruet, kolejny błąd, i dostaje piąchą w twarz od zombiego. I to jest sensowne, takie ukażemy cię teraz za te wszystkie błędy, masz po mordzie, Geralt. Było trzeba nie pić w Kaer Morhen, a jeszcze raz ci przypierdzielę. No i tak właśnie trzeba karać tego Geralta za każdy cyrkowy trik, który zrobił podczas tej walki. Przy okazji przypomnę wam, jak powinno się skutecznie bronić przed pchnięciami. No i jak widać, nie da się tego wykonać z postawy długiego ogona. Następnie mamy bardzo statyczną obronę postawą korony, którą tak naprawdę zombie powinien wykorzystać i odciąć Geraltowi rękę na wysokości nadgarstka lub przedramienia. No oczywiście tylko wtedy, gdyby był dobrym szermierzem, którym nie jest, niestety, przykro mi. Natomiast z punktu widzenia Geralta, taką obronę koroną można świetnie wykorzystać jako skrócenie dystansu i potem pracę tak zwanym Durchlaufen. Gdyby Geralt uczył się fechtunku u 15-wiecznych mistrzów szermierki, no to pewnie by wiedział, że na tak bliskim dystansie miecze nie używa się już do cięć i uderzeń. Popatrzcie, jak mógłby wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść.
No ale zamiast tego mamy kolejny teatralny spektakl siłowania się, takiego przejaskrawionego. No i widocznie Geralt już na tym etapie wystrzelał się z tych wszystkich śmierdzących kacbąków, no i musi załatwić zombiaka tradycyjnymi sposobami. Co zresztą, jak widać, nie jest zbyt efektywne, no bo w końcu zombie to zombie, żywy trup. No i aż dziw bierze, że ten pierwszy zombiak tak łatwo padł od zwykłego cięcia w trzewia. No ale wiecie, widocznie tego drugiego tłuszczy go chronił, bo taki jest trochę przy kości. Ale żeby nie było, że potrafię tylko krytykować jak jakiś stary pierdziel, doszukałem się w tej akcji takiego małego smaczku, który mógł wam umknąć. Ale jeżeli go wyłapaliście, no to gratulacje. Geralt wyzwala się z tego klinczu, odsuwając ręce przeciwnika na bok. Co zresztą powinien zrobić od razu, gdy tylko klingi wejdą w kontakt, zamiast wdawać się w to bezsensowne siłowanie się. No ale wiecie, wtedy nie mielibyśmy tej całej dramaturgii. Potem mamy kolejną dramę, gdy zombie próbuje wielokrotnie dźgać Geralta drzewcem od sztandaru Temerii. No i jak ja mam to skomentować? Gdyby tylko zombie miał jakiś miecz pod ręką, którego mógłby użyć zamiast tego drzewca. Widzicie tam jakiś miecz? Nie widzicie? No spoko, zombie też go nie widzi. O! Sorry, zobaczył. I w ten oto sposób przechodzimy do ostatniej sceny, czyli do rzutu mieczem. Na filmach zawsze to wygląda niezwykle widowiskowo, bo miecz wbija się w przeciwników aż po sam jelec. Popatrzcie teraz, co stanie się z mieczem, gdy rzuci się nim w ten sposób, nawet na krótkim dystansie. Miecz leci jak potłuczony i nie ma bata, żeby precyzyjnie trafić sztychem w cel. A już żeby się wbił tak głęboko, to jest totalnie wystane z palca. Tak się nie robi! To na pewno by przeszło z toporkami do rzucania, bo są odpowiednio wyważone. No ale miecz to nie toporek. I podkreślę to jeszcze raz. Tak się nie robi! I może was to zdziwić, ale mieczem można efektywnie rzucić w przeciwnika. Przypomina to bardziej rzut oszczepem, z tym, że powinniśmy odpowiednio podkręcić miecz. To działa zarówno z pozycji dolnej, jak i górnej. Tę technikę opisał 15-wieczny mistrz włoskiej myśli szermierczej, którego pełne imię i nazwisko brzmi Fiore Furlano de Cividad Austria degli Liberi da Primariacco. A w skrócie Fiore dei Liberi. No i dobrze jest mieć na wszelki wypadek drugi miecz pod ręką, gdyby nasz przeciwnik się wybronił przed takim rzutem, no ale w przypadku Wiedźmina to nie jest żaden problem akurat. Tutaj możecie rzucić okiem, nie mieczem, jak wyglądał nasz proces nauki, trwający niespełna 2 godziny. Jeżeli kogoś zainteresował ten temat, no to napiszcie gdzieś tam w komentarzu dawaj poradnik z rzucania mieczem, czy cokolwiek. A jak z tych głosów zbierze się odpowiednia ilość, no to wtedy nagram wam tak krok po kroku, jak skutecznie nauczyć się rzucać tym mieczem zgodnie z traktatami szermierczymi. Na koniec 3 słowa do wszystkich tych, których odrobinę striggerowało moje krytyczne spojrzenie na tę choreografię. Zapewne zadajecie sobie pytanie, po co w ogóle porównywać tego typu rzeczy, czyli fikcję z rzeczywistością, skoro fikcja powinna być w pierwszej kolejności przyjemna w odbiorze. W tym przypadku miła dla oka. No właśnie po nic, no bo w gruncie rzeczy ja się w pełni z wami zgadzam. Okres wyparcia filmów z tymi nierealnymi scenami walki mam już dawno za sobą i naciągany fechtunek nie odbiera mi już przyjemności z oglądania filmów czy seriali, nawet jak jest to taka kupa jak w Grze o Tron. No ale to nie znaczy, że twórcy mogą mieć zielone światło do tworzenia choreografii tak zupełnie po macoszemu, opierając się głównie na jakichś mitach, które w rzeczywistości zupełnie nie działają. Przy tak bogatym wachlarzu różnych technik, zaczerpniętych z przeróżnych sztuk walki, no, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę dobre widowisko. Nie trzeba uciekać się do różnych cyrkowych sztuczek czy jakichś tam mitów
na temat różnych zabiegów, które w filmach działają, ale które nie działają w rzeczywistości. Gdy tylko chłopaki z naszej grupy treningowej wrócą z wakacji, tutaj pozdrowienia dla całego Freifechter Cieszyn, nagramy naszą wersję tej sceny, z tym, że wykorzystamy 15-wieczne techniki walki długim mieczem. Przewiduję, że całość będzie trwała około 30 sekund, może trochę więcej, na pewno nie przekroczy minuty. No i gwarantuję Wam, że nie będzie w niej takiej dramaturgii. No i może Was to zdziwi, ale mam tutaj dla Was taką małą prośbę, skierowaną przede wszystkim do cosplayerów, larpowców czy twórców wszelkiej maści. Nie przestawajcie robić wymyślnych choreografii, a ja Wam mogę obiecać, że nie będę się hamował w ich recenzowaniu. Możecie być sławni, ostrzegam. I to by było wszystko na dziś. Mam nadzieję, że taki luźniejszy format przypadł Wam do gustu. A jeżeli tak, no to zapraszam Was też na moje inne media społecznościowe, Facebooka i Instagrama. No i tak zdradzę tylko, że od chyba 3 tygodni wrzucam tam takie małe przecieki w formie krótkich filmików z tego, jak wyglądały moje przygotowania do nagrywania tego odcinka. A jeżeli chcielibyście wesprzeć mnie finansowo, no to zapraszam do mojego sklepu internetowego, gdzie wrzuciłem ostatnio koszulkę przygotowaną specjalnie na premierę tego materiału. Ja się już odmeldowuję i lecę nakrywać pierdami w zombiaków. Koniecznie mokrymi, tak dla smaku. Na razie.